Sim Mes, witam Was u naszej uroczej i bardzo w ciąży mamuśki. Dzieją się tutaj dzisiaj straszne rzeczy. Tatusiowie oczywiście są, pomagają jak mogą, ale średnio mogą, średnio sobie z tym radzą, jest jak jest. Cała rzecz w tym, że właśnie zaczął się poród, w związku z tym nasza droga Sofii leci już do szpitala. Zaraz tu jej każę pójść do szpitala. No, o Boże, Boże, tu jest panika, tatusiowie panikują, w ogóle rzeczy się dzieją. Czekajcie, 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 więcej opcji, gdzie jest urodzić dziecko w szpitalu? Gdzie to jest? O, jest. Urodzić dziecko w szpitalu. Tak, 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 lecimy sobie do szpitala. Wypadałoby naszego tutaj, bo to jego dziecko jest. Dobrze pamiętam, ja już się zgubiłam. Tak, ja zaraz Wam pokażę, bo tam na górze wybudowałam mały pokoik, bo za chwileczkę nam dzieciaczki będą miały już urodzinki i przejdą do nowego etapu. I ja myślę, że się wstrzymam chwilowo z kolejną ciążą, bo mamy tutaj totalne szaleństwo i ja potrzebuję odrobinę odpocząć. Ale że się wystroiła do tego szpitala? No nie powiem, nie powiem. Dobra, chodź tu, zarejestruj się. No dobra. Zobaczymy, co też nam się tutaj urodzi. Jeszcze mam trochę miejsca, więc to może być więcej niż jedno. Ja się boję. Oj, się boję. Dziwnie się ta sukienka układa na tym brzuszku. Ale okej, dobra, spódniczka, przepraszam. Kochana, czy pan mnie przyjmie? Czy pan mnie przyjmie, bo... panie, ja tu muszę, bo zaraz będę musiała siku. I wie pan, tu się rzeczy dzieją. O! Ja ostatnio marudziłam, że ty nie przychodzisz nigdy tutaj, a dzisiaj widzę, że w tej sali będziemy rodzić. No dobra, no okej, okay, w porządku, w porządku. Pani doktor chyba ta sama, co ostatnio. Zobaczymy, co też nam się urodzi. Nie musisz się drugi raz chyba zapisywać do lekarza. Zobaczymy teraz, czy pani wygra, czy pani przegra w tą grę, w którą tu pani gra. Bardzo mnie to bawi. O, no taki, oczywiście się pani zbagowała. Czy oni nie mieli już tego baga naprawić? Czy mi się wydaje, czy ten bag nie miał być przypadkiem naprawiony już? Halo? Mhm. No miał być naprawiony, zdaje się. Ale chyba nie jest. Nadal się bagujemy. I co tu mamy, co tu mamy? Sofii właśnie urodziła córeczkę. Maluszek potrzebuje imienia, jakie mi chcesz mu nadać. Zaraz, 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 zaraz. Nami, ty mi proponowałaś imię i ono mi się podobało, ale ja... Flair? O! Czekajcie, muszę sprawdzić. Tak, Flair, tylko jakoś inaczej pisana niż ja bym to pierwotnie napisała. No dobra, okej. Okay. Bo ja bym chyba napisała przez AI. I powiem Wam, że mam teraz rozegrychę, bo Flair w wersji Flare, czyli tak jak napisała to Nami, to jest Flara, czyli jakby coś jasnego, świecącego i tak dalej, więc to tam gdzieś tam kojarzy się z gwiazdą. A Flair, o której ja mówię, to jest talent, determinacja i siła. I kurczę, obie te wersje mi się podobają. No ale dobra. Niech będzie Flara, w sensie Flair, w sensie skojarzenie z gwiazdą. Tak bym tutaj z czymś błyszczącym na niebie. O mój jejku, jejku, jestem taka kosmiczna. Słodko. Dobra, jedziemy do domu. Kochana, wracamy do chałupki. O, widzę, że mamuśka jest trochę głodna. Tak, tutaj nadal mamy, widzę, odrobinę dramatu, ale jakoś sobie chyba przeżyjemy. Ale którą mamy? Mamy noc, więc wiecie co, ja je położę wszystkie do łóżka. Na razie mamy tu trzy łóżeczka na dole. Pana wyślemy do domu, idź sobie. Ty, moja droga, jesteś głodna, więc taka szybka przekąska może. Weź sobie jakieś, weź sobie resztki. Tak, dzieciaki wróciły ze żłobka. No mamy, o nie, dobrze, myślałam, że będziesz znowu babeczkę jadła, ale widzę, że jednak tym razem zdrowo. Okej, to się cieszę. I potem no, wyślecie spać. Maleństwo też sobie na razie odpoczywa, chociaż pewnie za chwilę się rozbeczy, więc... Zobaczymy, jak długo potrwa spokój. I ja sobie chwilowo dam jej trochę spokoju. Pozwolę kilku dzieciaczkom dorosnąć. W sensie, no za chwilę i tak mamy zaraz urodziny, więc nie będzie źle. Chcę, żeby ona odpoczęła i żeby trochę zarobiła. Już Wam pokazuję, co tutaj na górze się wydarzyło. To znaczy, wydarzyło się tak naprawdę niewiele. Ja zbudowałam pięterko i to w sumie tyle. Nawet jeszcze nie jest urządzone, bo nie miałam kasy.
żeby to urządzić. A w ogóle to chyba mamy rachunki do zapłacenia i nie mamy ich czym zapłacić, ale rano wydaje mi się, że powinniśmy dostać tutaj jakieś owocki i warzywa, więc nie będzie tragedii. Myślę, że jakoś sobie poradzimy. Ale no właśnie chciałabym, żeby ona trochę pozarabiała. Nie wiem, czy jej nie kupić sztalugi, nie zacząć malować. A tu widzę, któreś małe już się wytentegowało z łóżka i musi do musi na kibelek. Nocnik mamy jeden, muszę dokupić, ale to jest na szczęście to małe, które sobie samo poradzi z korzystaniem z nocnika, więc fantastycznie, leć. Tu widzę, małe dalej płacze, co tobie? Ach, pieluszka, no nie dasz mamie pospać. Nie dasz mamie pospać. Ale mama chyba w sumie ma to trochę w nosie, więc jak wstanie, to ci zmieni. Fler jest chyba już po prostu, Boże, Fler, teraz będę na ciebie Fler mówić, Zośka. Zośka jest już chyba tak po prostu zmęczona, że wiecie, olewa. Olewa nie ogarnia. O, wykluło się nasze pisklątko. Gdzie jesteś, kochanie? Gdzie jesteś, pisklątko? Nie, no jeszcze śpią, a tu jakaś kurka. Ojejku, no ale dlaczego umierasz z głodu, moja droga, jak tu żarełko jest, co? No, nie kumam. Nie kumam, naprawdę. Ach, tu jesteś, kochanie. Dzień dobry. Oj, oj, oj. Mały kogucik. Oj, Boże, poszłam spać. No, po prostu przeurocze. Czekajcie, zaraz tutaj się musimy z nim ładnie przywitać. O, pogadaj sobie z naszym maluszkiem. Jezu, ile królików. Moja droga, ja bym w ogóle chciała, żebyś ty się przebrała, bo ten strój jest taki trochę niekoniecznie. Sprawdź jeszcze, co on ma w kieszeniach. Jezu, co jest w tej kurze? I chciałabym, żebyś dokończyła tutaj te bath bombs, bo zaczęłaś chyba coś robić. Ale nie, nie, to mi się chyba wydawało. Albo miałaś zacząć, ale się nie wyrobiłam. Dobra, kto tu jest zły? Ach, bo ty jesteś głodny. Dobrze, dobrze, już. Ja nie ogarniam. Jedzenie, ale... A, okej, okay. Ty powiesz mamie, że chcesz jedzenie. Dobrze, to się dobrze składa. Okej, okay, moja droga. Może idź w kierunku dziecka? Podejdź tu? Co? Nie? Będziesz czekać, aż dziecko do ciebie przyczłapie? Nie, to tak nie będziemy robić, bo to za długo będzie trwało. Proszę bardzo, daj jedzenie. Jezu, który to jest? Czy to jest Briar, czy to jest Sven? Chyba Briar. Daj małemu kanapkę z serem i szynką, a potem się przebierz. O, i widzę, że reszta się już zebrała, już wstała, już tutaj mamy... Jeden pęcherz, drugi pęcherz, czekajcie. Zaraz znowu nie będziemy mieć kasy na zapłacenie rachunków. Oj, oj. Dobrze, postawiłam jeszcze jedno krzesełko, niestety nie w kuchni, bo stwierdzam, że w kuchni jednak będzie ono nam trochę zawadzało. I dostawiłam jeszcze jeden tutaj nocniczek. Kochana, ty też możesz sama skorzystać z nocniczka. Ty nie musisz, ale tu ci mama da ten, a ty chyba... Ty chyba nie możesz sam, ty chyba potrzebujesz pomocy, więc zaraz poprosisz mamę, żeby ci pomogła. No i jakoś sobie chyba poradzimy, chociaż nie wiem, bo to jest normalnie po prostu pełna chata. Na szczęście małe na razie śpi. Jeszcze mamy kasę na opłacenie rachunków, więc jak skończysz się zajmować dzieckiem, to weź tutaj ogarnij, opłać te rachunki, bo zaraz będzie, zaraz wyłączą nam coś i będzie problem. Dobrze, tu mamy jedno... załatwione, zaraz będzie głodne, więc będzie potrzebować pomocy. Zastanawiam się, czy zawołać chłopaków, ale chyba na razie nie, bo oni tutaj tylko narobią więcej problemów. Więc widzę tutaj, że małe zjadło, więc go wyjmij. Tak. No jakoś tam sobie poradzimy. Jakoś sobie poradzimy. Boże. Dobrze, że ty już jesteś taka w miarę samodzielna. Czekajcie, kiedy są urodziny? Jutro są urodziny... O, jutro mamy podwójne urodziny, słuchajcie. Naszej małej Straw i naszej małej Flair. Czyli naszych dwóch dziewuszek. Oj, jak słodko. Cudownie. A swoją drogą tak. Co mnie interesuje? Ty masz już 2800. Miej chłopaka albo dziewczynę. A, muszę ci zmienić... muszę ci zmienić tutaj, bo nie spełnimy tej aspiracji. Zaraz zobaczymy, co mogę jej kupić. Szybko sprzątająca, to by nam się przydało. Stalowy pęcherz nam by się przydał. Nie wiem tylko, jak to wygląda, czy to też działa, jak jest w ciąży. Wiecie co, dam jej na razie dam jej może rannego ptaszka.
A, mogę dać dwa. I mogę jej dać nocnego Marka i mogę jej dać szybko sprząta. To jej dam. Niech ma. Stroju, ja się nie mogę doczekać, aż ty będziesz nastolatką i będziesz mogła nam tu pomagać. Aha, miałam jej zmienić aspirację. Oj, 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 może super rodzic? No zróbmy. Chociaż nie wiem, jakoś mnie to nudzi trochę. No dobrze, dajmy tego super rodzica, bo niestety no ja nie chcę jej tutaj z nikim wiązać, nawet na zasadzie chłopak-dziewczyna, więc nie spełnimy tamtej aspiracji. Nie ma szans. Wydaj 1000 zł na dzieci. 1000 simoleonów. 1000 czy 10 000? 1000, dobra, to może się jeszcze udać. To się może jeszcze udać. Okej, kazałam jej się przebrać, żeby nie chodziła już tak ciągle w piżamie, biedna. Widzę, że tutaj tatuś się zmęczył ostatnio i na razie nie chce wstawać. No i tak liczę na to, że jak ogarniesz to jedzenie z tymi dzieciakami, to będziesz mogła się zająć może właśnie albo pisaniem, albo czymś innym, ale obawiam się, że chyba jednak nie będzie tak różowo, bo tutaj jest jakaś kąpiel potrzebna. Ale wiecie co? Tak sobie myślę, że w tej chwili zrobimy po prostu tak, że ona zadzwoni po tatusiów, to znaczy wezwie klub tatusiów. I oni będą się teraz zajmować dobrostanem naszych dzieciaków. Tak, tatusiów mamy, no w klubie mamy dwóch, bo niestety słomianego pana nie da się. Ale rozpoczniemy spotkanie, niech oni tu przyjdą, no i co się da, to zrobią. Co się da, to zrobią, a co się nie da, to nie zrobią. Ty, kochany, jesteś, o, masz się wspaniale, dobrze, to zaraz zobaczymy. Komunikacja 1, korzystanie, myślenie, wszystko masz pojedyncze. To zaraz zobaczymy, co możesz zrobić. Może po prostu chodź tu, kochany, i pobaw się tutaj tą zabawką. Ty, moja droga, zabawa, brakuje ci zabawy. Zaraz zobaczymy, czy będzie ci rosła zabawa, jak będziesz robić kulę do kąpieli. Oj, no tak, chciałam zrobić kulę do kąpieli, ale zapomniałam, że tu jest jeszcze jedno dziecko. A żaden z panów nie wpadnie na to, że trzeba zmienić brudną pieluszkę. Ale dobra, brudno, może trochę pośmierdzieć. Może zdążysz zrobić tą kulę do kąpieli. Ty, maleńka, masz się dobrze, byłoby fajnie, jakbyś poprosiła. O, może poproś tutaj naszego pana kosmitę, żeby cię wykąpał. Mam nadzieję, że na to, że ci się to uda, chociaż nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy on się tutaj poczuje do tego, żeby cię podnieść i wyciągnąć z tego krzesełka. Może być problem. No, chyba się nie da. Jeden albo drugi, no niech ją któryś podniesie. Halo. Pogadasz ze mną? Dobra. A możesz mnie wyciągnąć? Wyciągnij mnie! Wyjmij mnie. No, chociaż tyle. Super. Dobra. Mamy jedno dziecko wyjęte. Możesz mnie już położyć? Czy możesz mnie już położyć? Poproś o położenie. Dobrze. Super. Tak, już połóż mnie. Połóż mnie, idź wyciągnąć moją siostrę. Idź tam, ona cię woła. Potrzebuje pomocy. No już. Boże. Tak trudno się dziecko odkłada. Dobrze, moja kochana, cieszę się, że skończyłaś robić tą bombę kąpielową. A co to? Rosnoowoc. Wow! Wow! Ja nie znam tego, nie wiem co to jest. Spoko. Wyciągnęłaś ją? Świetnie. Super, to teraz idź ogarnij jeszcze tutaj tego małego bobaska, zmień mu brudną pieluszkę, bo widzę, że chyba coś się przyblokowało. Sofii, halo! Już, chodź tu. Nie, dziecko nie. Tu, to dziecko. Zmień brudną pieluszkę. Zostaw ją. Ona nie chce, żeby się podnosiła. Dziękuję. Bożeż ty mój, no ogarnianie całego tego Majdanu to jest kompletna masakra. Wiesz co? Chyba trzeba coś ugotować. Ser, jajka na toście, sałatka owocowa. Będzie sałatka owocowa na przyjęcie. Idź, kochana, zrób sałatkę owocową. Tu jest jakaś niewielka szansa, że się uda kąpanko, ale niewielka. Kąpiu, kąpiu! Kąpiu, kąpiu! Wujek, wykąp! No, dobra. O, jeszcze tutaj nam pan strach na wróble się podniósł z drzewa, w sensie zszedł i nam nawet podleje ogródek. Miło z jego strony. Nawet bardzo miło z jego strony. Tak, chciałam sprawdzić, czy ja mogę na przykład
Wystawić na plopsi. Okej, okay, to wystaw tą kulę na plopsi. A gdzie się... Czy ty zrobiłaś z tych owoców, które miałaś w wyposażeniu? O nie! A nie! Zośka! O! To ja nie chciałam, żebyś ty z tych owoców, bo ja je chciałam zasadzić. Ale wiesz co? Zawołaj na posiłek. Niech oni też coś zjedzą. Dzieciaki jeszcze nie. To znaczy ja wiem, że ja was wołałam, ale mi chodziło o tatusiów. Mi chodziło o tatusiów, zbiegło się całe. Zbiegliły się tutaj nasze wszystkie maluchy. Boże, jakie to słodkie. Wiecie co, maluchy? W ogóle to tutaj fajnie by było, jakbyście sobie obejmij czule, rób zabawne miny. Weźcie sobie tutaj troszeczkę dzieciaki małe, wspólnie pogadajcie i trochę trochę sobie spędźcie czasu razem. O, no, jakie kochane małe berbecie. O mój Boże. Dobra, musiałam zrobić trochę fotek, chociaż nie wiem, czy którąś wykorzystam, bo mi ciągle coś tutaj zawadzało, ale fajowe są. Fajowe są z nich dzieciaki. Aresztuj podejrzanego? No co, sweet. O matko, słodkie. No, ty właściwie też mógłbyś królika poklepać. Pogawasz tutaj do królika i jeszcze zaraz poklepiemy królika. Czy któryś z tatusiów może sprzątnąć nocniczek? Jejku, i mamy nowy poziom komunikacji. I mamy poklepanego królika. O nie, dałem się poklepać. Och Boże, jak mnie przykro. Czy ty mi tu właśnie zrobiłeś jakiś psikus w toalecie? Ja ci dam. Dlaczego nie można tego rozbroić? No co za zły człowiek. Jak mogłeś. Takie rzeczy. Czy ty się uczysz robić teraz, siku? No tak, właśnie. Nie, ja tego nie będę czyścić, panowie. To wy to będziecie czyścić. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty poszedłeś, ty niedobry człowieku? Zaraz cię tutaj każemy sprzątać. Poproszę pomoc przy sprzątaniu. Chodź tu, mój drogi. Nie ma, nie robimy takich akcji. Nie zgadzam się. Czas na bajkę. Nie wiem tylko, kto ci tą bajkę opowie. Pewnie mama będzie musiała, co? Panowie! Proszę! Tu jest dużo roboty. Wy mieliście pomóc. Tu jest do naprawienia w ogóle, ale widzę, że chyba nic z tego nie będzie. Tak. Żaden chyba nie wpadnie na naprawienie tego kibla. Czy jednak? Och, no proszę, no zepsułeś i jednak postanowiłeś pomóc. No bardzo się cieszę. Chodź tu, kochana, to trzeba zmienić pieluszkę. Przytul, rozmawiaj. A potem wyczyść nocnik, bo tego chyba nikt nie zrobi. No i jak skończy naprawiać, to ja ich wyproszę, bo to już będzie ten czas i ten moment. Jeszcze położymy tego ostatniego naszego syneczka, jak skończy się załatwiać. No i będziemy kończyć ten dzień. Miałam nadzieję, że uda mi się napisać jakąś książkę, ale ona jest już tak strasznie zmęczona, że chyba sobie daruje. No i mamy kolejny poranek tutaj u naszej Sofii i znowu dzieją się straszliwe rzeczy. Kochana, miałaś to wyrzucić. Dlaczego to robisz? Co ty robisz? W ogóle co tu się wydarzyło właśnie przed chwilą? Gdzie ty idziesz? Czemu ty tam idziesz? Co się dzieje? Nic nie rozumiem. Wyrzuć. Chyba się zbadżyło po prostu. No dobra. Jak się zbadżyło, to się zbadżyło. Dzieciaki tutaj, jak widzicie, no już takie trochę samodzielne. Dzisiaj mamy urodziny dwóch naszych maluchów. Kochana, kochany, nie proś o jedzenie, tylko idź siku. Jedzenie zaraz do sobie weźmiesz, jak najpierw sobie zrobisz siusiu i wtedy jakoś to ogarniemy. Tu widzę, że jeszcze musimy opryskać przeciwko owadom. No i Sofii musiałaby się wykąpać. Ale nie mam, słuchajcie, różowego pojęcia, czy ja mam na to czas i chyba nie za bardzo. Tak, bo tutaj tak, tu właśnie mamy potrzebę, musimy nakarmić naszego małego robaczka.
jednego. Zebraliśmy jajka, super. Wiecie co, myślę, że ja je sprzedam. Jak w ogóle stoimy z kasą? No dobra, nie ma tragedii, bo przed chwilą sprzedałam w ogóle wszystkie rzeczy. Aha, i widzę tutaj, że mam jeszcze do powieszenia akt urodzenia. Jeden, super. Zaraz spróbujemy upiec to ciasto w takim razie, gotowanie. Ciasto miodowe. Czy ciasto miodowe jest... Czy ja mogę do ciasta... Kurde, nie jestem pewna. Niech będzie czekoladowe. Chodź, upiecz ciasto czekoladowe. Wiecie co, no zrobimy te urodziny. Zrobimy te urodziny teraz, dlatego że za chwilę i tak będzie ona zmęczona i w ogóle będzie kolejna katastrofa, więc postarzmy już przynajmniej te dzieci, które mamy, które możemy. Więc dodamy wydarzenie. I czy impreza się zaczęła? Tak, impreza się zaczęła. Oj, widzę, że nawet się... Wow, poprzebierali się w stroje specjalne, to może ty też się przebierz, co? Nie wiem, przebierz się w coś ładnego. Na przykład w to. Z przesady. Nie żeby jakoś tam teges, ale żebyś jednak jakoś się prezentowała. No i ty, kochana, zabawy ci brakuje, ale to wszystko. Chodź tu, kochana, i zaraz pomożemy zdmuchnąć świeczki naszej małej solenizantce. Chodź, Stroll. Chodź, chodź. Zrobimy imprezkę. Oj, tam jeszcze nie skończyłeś naprawiania. Widzę, że pozostali też już tutaj przyszli. Stroll, kochanie. Haha, ty tutaj gadasz z bratem. A jak ja ci to zlikwiduję, to mama będzie mogła ci pomóc zdmuchnąć świeczki, czy niekoniecznie? Oj się badży po ostatnich aktualizacjach, po ostatnim dodatku. Oj się badży. A co tobie się tutaj stanęło? Oj biedaku. Ty nic nie mówiłeś. No ale dobra, dobra, dobra. Widzę, że chyba się uda zdmuchnięcie tych świeczek. Mimo wszystko, mimo problemów. Jaki ty elegancki jesteś. No idziemy. Idziemy i nasza Stroll zaraz stanie się dzieckiem. Panowie, chodźcie tu. Chodźcie, chodźcie. Impreza jest. Halo, wszyscy tutaj, zapraszam. Tatuś niestety nie przyszedł na twoje urodziny. Nie chciał zejść z drzewa, no ale trudno. Zaraz będziemy ubierać w kasie nasze maluchy. Dwa. No i co? No i losujemy cechy. Perfekcjonistka, zimolubna? No nie sądzę. I znawczyni sztuki. Dobra, te mogą zostać, ale zimolubna to ty z całą pewnością nie będziesz. Możesz być na przykład wiosnolubna. Miłośnik słodyczy, zaraz znajdę. O, możesz być wiosnolubna, to mi pasuje. I chyba społeczne, bo ty tam taka bardzo byłaś. Super rodzeństwo. Okej, okay, spoko, pasuje mi to. Możesz być takim dzieckiem. Ojej, chyba jesteś urocza. Bardzo urocza jesteś, ale zanim wejdę z nią do kasa, słuchajcie, to jeszcze tutaj, kochana, chodź. Naszego małego kosmicznego bobaska, który się tutaj właśnie rozpłakał, bo ma brudną pieluszkę. Chodź tu. Jezus Maria, odejdź od tej kołyski. Och, zmień brudną pieluszkę. Chodź, 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 zmień brudną pieluszkę i od razu więcej opcji postaż. I Flair zmieniła grupę wiekową. Patrzcie, dwie dziewczynki dzisiaj. I będzie małym głuptaskiem i będzie obsesję zabawek miała. No słodko, takiej cechy jeszcze u maluszka nie miałam, więc bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. O, widzę, że tutaj się panowie częstują, ale właśnie bym chciała, żebyśmy... Może zawołaj na posiłek, zjedzmy sobie po kawałku ciasta. Szczególnie ty, kochana, bo to twoja, twoje urodziny, więc weź sobie kawałek. Znaczy w sensie mama chyba zaraz zawoła, więc ci się... ojej, 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 ona ją zasłania, nie mogę. Jest też przeurocza. O matko. Słodkości, ruda wyskoczyła. Czy twój tata jest rudy? Chyba nie. Chociaż tak, ma pewnie specjalny kolor włosów i dlatego. No i tata wreszcie. O, zobacz, kto przyszedł. Tata przyszedł. Chodź tu, pogadaj z tatą. Pogadaj z tatą o zabawkach. Entuzjazmuj się słodyczami i może, no obejmij go też. Chodź tu, trzeba koniecznie z tatą pogadać. Zdobyta umiejętność poruszania się, super. Co jeszcze możemy? Porozmawiaj z tatą o ptakach. Dobra. Ty w sumie też możesz z tatą pogadać. Obejmij tatę, no właśnie. Pogadajcie sobie tutaj.
spędźcie trochę czasu, bo ty w ogóle z ojcem chyba nie masz za dużych kontaktów. Moja ty błękitna kosmitko. Znaczy nie wiem, czy ty jesteś kosmitką jeszcze. Nie wiem, czy to będzie widać już teraz w... Czekajcie, a może jak sprawdzę tu w MC Command Center? Nie, nie wiem jak to sprawdzić. Ale dobra, słuchajcie, wchodzę do kasa i trochę ogarnę te nasze maluchy. I jest! O proszę, proszę, to jest nasza kosmitka. Urocze są te okularki, powiem wam. Bardzo mi się podoba w nich. No dobrze, i tak wygląda nasza mała Flara. I powiem wam, że wygląda jak taka, jak Sasetka. Wiecie, ta jedna z Smurfów, taka mała. Też była chyba ruda, o ile dobrze pamiętam. I teraz mam ochotę jej zmienić imię na Sasetka. Słodko! Zostawiłam jej ten rudy kolor włosów, chociaż tak średnio mi się ona w nim podoba, ale no jak taka wyskoczyła, to niech taka będzie. Pewnie to się i tak zmieni, jak będzie dzieckiem, bo podejrzewam, że odziedziczyła po prostu po tacie któryś z dziwnych kolorów. Na razie nie będę tego ruszać, zobaczę co będzie dalej. To jest jej strój codzienny, strój na specjalne okazje. Z jakiegoś powodu bardzo mi do niej pasuje żółty i taki intensywny zielony. Strój do spania, na imprezę, do pływania, na gorącą pogodę i na bardzo zimną pogodę. A teraz jeśli chodzi o naszą małą Straw, to uważam, że po prostu wyskoczyła przecudowna i prześliczna i zaraz sobie tutaj ją ogarnę. No dobrze, i tak się prezentuje nasza mała Straw. Zostawiłam ją w takich klimatach małej ogrodniczki i myślę, że to do niej pasuje, no szczególnie, że będziemy też rozwijać u niej właśnie takie umiejętności. I tak wygląda jej strój codzienny, strój na specjalne okazje. Przepiękne są te ubranka od... To są ubranka od... Zawsze zapominam. Vintage Summer? Jakoś tak. Tak, taki jest jej strój sportowy, taki jest do spania, na imprezkę, do pływania, na gorącą pogodę i na zimną pogodę. No i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Myślę, że będę już kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, jak wam się podobają nasze małe dziewczynki. I dajcie mi znać, czy ja mam uznać Flair za kosmitkę, czy ja się mam jakiś sposób dowiedzieć, czy ona, sposób, żeby dowiedzieć, czy ona jest kosmitką, czy nie. Bo szczerze mówiąc, nie wiem, nie pamiętam. Pamiętam, że dawno, dawno, dawno temu, kiedy Sims 4 wyszło dopiero co, ale pojawili się już kosmici, w sensie już mieliśmy ten dodatek, gdzie oni się pojawiają, to w ogóle była jakaś taka opcja, że właściwie dzieciaki urodzone z takich związków nigdy nie są kosmitami, ale potem był chyba jakiś update i coś się zmieniło, ja nie wiem, czy ja czegoś nie kręcę. Więc dajcie mi koniecznie znać, jak to jest, bo któreś z was na pewno się w tym orientuje. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam za to, że ze mną byliście. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie. Tymczasem żegnam się z wami, życzę wam miłego simowania, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa, pa!